Co Państwo dzisiaj zobaczą, a może niektórzy z Państwa to już widzieli w Katowicach na przykład, to jest sposób wykorzystania w praktyce data miningu w aplikacjach klienckich i to, że możemy to oglądać, zawdzięczamy Danielowi Dudkowi. Chłopakowi, który przygotował interfejs kliencki, który miał tutaj właściwie dzisiaj ze mną być i opowiadać o tym, co zrobił, ale jest bardzo mocno zaangażowany w społeczności ostatnio. Nie wiem, w ciągu tych ostatnich 2 lat zorganizował przynajmniej kilka konferencji lokalnych, tak? No i dzisiaj też jeździ po Polsce opowiadać o Windows 7 Phone. Także Daniela z nami nie ma, ale zobaczą Państwo efekty jego pracy i myślę, że warto pamiętać o tym, kto to poświęcił swój czas, żeby to przygotować. O czym będziemy rozmawiali? Będziemy rozmawiali o inteligentnych aplikacjach, a właściwie o programowaniu predykcyjnym. Nie będziemy się zastanawiać, co to jest inteligencja, co to nie i dlaczego sztuczna inteligencja czym się ma różnić od naturalnej, ludzkiej inteligencji. Jedynym prezenterem w takim razie podczas tej sesji będę ja. Ja nazywam się Marcin Szeliga i zajmuję się SQL serwerem już od dobrych kilkunastu lat. W tym czasie napisałem o nim parę książek, sporo artykułów. No i mogą Państwo mnie zobaczyć na takich spotkaniach, czasami jeszcze na portalu WSS.pl, przynajmniej w sekcji forum, bo w innych sekcjach to już właściwie nie. Agenda na dzisiejszej sesji. Na początku spróbujemy sobie zbudować tą inteligentną część aplikacji. OK? To będziemy budowali na Państwa oczach. To jest w miarę prosta procedura do przeklikania czy do omówienia. Powiemy sobie, no bo wyprzedzając troszkę materiał, powiem, że ta inteligencja bierze się z modeli data miningowych, z modeli eksploracji danych. Czyli technologii, którą się zajmuję przede wszystkim od ostatnich kilku lat, jeżeli chodzi o SQL Server i środowisko Microsoftowe. Czyli króciutko o tym, jak takie modele się tworzy, nie będziemy się zastanawiali, jak to tam w tych drzewach decyzyjnych czy innych modelach jest, bo może Państwo to już wiedzą, a jak nie, to nawet do tego, o co mi chodzi podczas tej sesji, to nie jest potrzebne tak naprawdę. Potem parę minut poświęcimy temu, żeby tą inteligencję ocenić. Sprawdzimy, na ile inteligentne będą te nasze programy. Postaramy się poprawić tą inteligencję. Zrobić coś takiego, żeby się rzadziej myliły. Tak. No i potem wreszcie przechodzimy do części klienckiej. Do tej części, którą zawdzięczamy Danielowi, jak wspominałem. Pokażemy sobie 3 aplikacje klienckie, które będą korzystały, będą klientami Analyzer Services 2008, a konkretnie modeli Data Miningowych 2008. Po to, żeby realizować zadania, myślę, takie, które powinny być każdemu z Państwa bliskie. Niezależnie, czy ktoś z Państwa jest deweloperem, czy zajmuje się analizą danych, czy może zarządzaniem. W każdym z tych zastosowań te aplikacje, myślę, znajdą swoje miejsce. No to co? Pora chyba zaczynać. Ja będę... Za chwilę się przełączę na inny mikrofon i usiądę, ale mam nadzieję, że Państwu to nie będzie przeszkadzało. Pierwszy slajd jest tylko po to, żeby Państwo zwrócić uwagę, że budowa modeli eksploracji danych, jako że to jest technologia, która ma bardzo rozbudowany interfejs, z reguły bardzo intuicyjny interfejs. Mówię tutaj o środowisku Microsoftowym, bo zdarzają się różne interfejsy do modelowania danych. Może prowadzić do takiego złudnego wniosku, że jest czymś prostym i banalnym. Ja tutaj to zrobię w 5 minut czy 10 i będzie działający model. Dlaczego tak nie jest? Tkwi w danych. Eksploracja danych to nie jest nacisk na eksplorację, tylko nacisk na dane. Przygotowanie tych danych, poznanie tych danych, zdefiniowanie problemów, na które chcemy znaleźć odpowiedzi. To jest długa i dość mozolna praca. No i tego właśnie w ogóle nie będziemy oglądali. Bardzo rzadko się to ogląda na prezentacjach data miningowych. Warto tylko po prostu o tym pamiętać. OK, zaczynajmy. Modele eksploracji danych będziemy tworzyli w SQL Server 2008 R2, ale z pomocą starego Visual Studio. O tym pewnie jeszcze koledzy wspomną, jak będzie tam sesja poświęcona nowościom w DNI, kiedy się wreszcie pozbędziemy tego interfejsu. Na razie musimy go używać. Mamy projekt analityczny, mamy już źródło danych,
Mamy coś, co się nazywa Data Source View, czyli jakby logiczną reprezentację tych danych. To są bardzo proste dane. Nas na razie najbardziej interesowała ta tabelka. To jest po prostu demograficzne dane o jakichś tam osobach. To mogą być Państwa dane, które, jeżeli Państwo wypełniali jakąś ankietę, albo będą wypełniali jakąś ankietę w nadziei na wygranie którejś z tych nagród, to mogłyby być właśnie takie dane. OK? I teraz będziemy chcieli na podstawie tych danych zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ja te dane mogę Państwu pokazać w międzyczasie. Po pierwsze, będziemy chcieli zobaczyć, kto oszukiwał przy wypełnianiu tej ankiety. OK? A po drugie, będziemy chcieli uzupełnić dane tych osób, które nie wypełniły wszystkich pól w tej ankiecie. Dwie rzeczy, które są bardzo często do wykonania. No i tutaj, no jak Państwo widzą, po prostu tabelka z danymi o jakichś tam osobach. Co do tego potrzebujemy? No potrzebujemy model eksploracji danych. Takie modele żyją w czymś, co się nazywa struktura eksploracji danych. Przynajmniej na tej platformie. Struktura eksploracji danych to jest de facto definicja problemu. Czyli jakie tam dane będą używane, w jakim celu będą używane. Jakie są typy tych informacji, plus algorytm. Zaczniemy od klasycznego algorytmu drzew decyzyjnych. Potem mam slajdy, które omawiają działanie tych algorytmów i to na ile... Może powinienem już kończyć. Na ile dokładnie sobie omówimy te algorytmy, zależy de facto od Państwa. Potem często taki feedback dostaję, że zamęczam słuchaczy jakimś algorytmiką, tak? I wyższą matematyką. Chciałbym tego uniknąć. Ale masz jakieś robaczki, żeby pokazać? Ale robaczki też mogę pokazać, tak. Czyli na razie po prostu wybieramy algorytm. Wybraliśmy algorytm, to trzeba jeszcze wybrać dane. Czyli przypadki, które będą analizowane przez ten algorytm. No to Państwo widzieli, jak wygląda taki przypadek. Teraz musimy z tymi danymi parę rzeczy jeszcze zrobić. Musimy powiedzieć, jakie informacje mają być przewidywane przez ten model, mają być po prawej stronie równania. Okay? To może być na przykład wiek, to może być na przykład wykształcenie. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno wiek i wykształcenie zabieram również jako dane treningowe. Children, rzeczywiście. Dziękuję. Program pewnie by nie zadziałał. Czyli to są te dwie rzeczy, które będą zwracane jakby po prawej stronie równania tych wszystkich modeli, a po lewej stronie będą no, jak najwięcej informacji statystycznie istotnych. Statystycznie istotne wydaje się być na przykład jeszcze płeć. To, czy ktoś jest właścicielem domu, czy nie. Ileż ma samochodów. Jaki wykonuje zawód. Ile zarabia. Właściwie to sobie darujemy, bo to jest informacja, którą wykorzystywałem do innej prezentacji, a tej części dzisiaj Państwu nie pokażę. Gdzie mieszka i ile zarabia, a nie jaki jest zysk z tego klienta dla firmy. Czyli zdefiniowaliśmy problem w tym momencie. Korzystając z tych danych wejściowych, przewiduj czy uzupełniaj te dane, które są po prawej stronie. Czego używaj do tej analizy, tej eksploracji? Drzew decyzyjnych. Na razie bardzo proste, prawda? Dalej. Te dane muszą być jakiegoś typu, a właściwie ich zawartość musi być jakiegoś typu i to generalnie sprowadza się na podstawowym poziomie do zdecydowania, czy to są dane dyskretne, czy może dane ciągłe. To jest ważne dla tych algorytmów. Jak ktoś z Państwa pamięta albo ma jakiś związek z statystyką, to wie, że w danych ciągłych jest dużo więcej informacji, metainformacji, na przykład o tym, że 3 jest większe niż 2. Okay? A nie ma takiej informacji, że zielone jest większe niż czerwone. Ponadto w danych ciągłych jest jeszcze skala. Można powiedzieć, że 4 jest 2 razy większe niż 2. A nie można powiedzieć, ile razy jest czerwone większe od zielone, prawda? Stąd ten podział jest ważny. Ja na razie zostawię to, jak to było, a potem będziemy to zmieniać. Co jeszcze? Chcielibyśmy ocenić sprawność tych algorytmów, ich dokładność i wiarygodność. Żeby to zrobić, musimy mieć część danych, których algorytm nie widział podczas treningu, żeby porównać to, co jest w tych odłożonych danych z tym, co przewiduje algorytm. Tak jest uczciwiej, nie? Niż testować go na danych, które widział podczas treningu. To zagramy uczciwie tym razem. Odkładamy sobie 30% danych.
Okej, struktura się będzie nazywała tak, a model się będzie nazywał w ten sposób, bo tak to jest zaszyte w kliencie. Ten drill full wam nie jest w tym przypadku potrzebny. No i prawie że gotowe. Mam strukturę, mam model eksploracji danych. Dodawanie kolejnych modeli do struktury jest jeszcze prostsze, bo wystarczy wybrać algorytm. Co on robi, też sobie powiemy już niedługo. I gotowe. To jest akurat model, algorytm, który dokonuje segmentacji danych. Dzieli je na jakieś podzbiory, segmenty, klastry. Żeby móc go używać w moim programie, to muszę troszeczkę zmienić sposób użycia tych atrybutów. One wszystkie będą użyte nie tylko do uczenia, ale również po prawej stronie jakby równania. Czemu tak jest, to też sobie wyjaśnimy, jak dojdziemy do prezentacji działania tych inteligentnych aplikacji. OK, gotowe. Pora przetrenować, nauczyć ten algorytm jakichś ukrytych w tych danych zależności. Sprowadza się do czegoś takiego. No, albo do czegoś takiego, że nacisnę F5. I wpiszę hasło. To, że wpisuję hasło, sugeruje, że Analyze Services, bo to jest wszystko rozwiązanie serwerowe. To jest data mining po stronie serwera, a nie po stronie klienta. Nie w Excelu, w Accessie, czy w jakimś innym statystyce na przykład. Okay? Że teraz Analyze Services musi się połączyć do zewnętrznego źródła danych, wziąć te przypadki i trenować na nich. No to, ponieważ te przypadki są w bazie SQL serwera, to trzeba było się przedstawić temu SQL serwerowi. Gotowe. Gotowe, powiedział. I teraz mamy drzewa decyzyjne, które... No, może tak tylko powiem. To tutaj ta formuła, która może wydawać się mało intuicyjna, to jest właśnie inteligencja naszej aplikacji. OK? Jeżeli sobie klikniemy w jakimś węźle dowolnym, to okaże się, że przypadki, które są że ta formuła na górze mówi nam, jakie przypadki trafiają do tego węzła. A ta formuła na dole mówi, jak dla takich przypadków policzyć wiek. Czyli znaleziona została jakaś funkcja nieliniowa. Dobrze? Korzystając z tej funkcji w aplikacji, będziemy mogli uzupełniać wiek właśnie. Czyli mamy jeden model, mamy drugi model, klastry wyglądają troszeczkę inaczej, zostają te dane posegmentowane, coś w tych segmentach jest. Jak zostaje posegmentowane, nie wiemy. To jest teraz zadanie analityka i znowu długi, mozolny proces, żeby je jakoś opisać i wydobyć z nich ciekawe informacje. Dla nas ważne jest to, że mamy dwa modele eksploracji danych. Na razie tyle. Teraz, to wszystko bazuje na statystyce. To są algorytmy, które są dość dobrze udokumentowane, sprawdzone w praktyce, ale ich faktyczną przydatność musimy sami oceniać. Nie wiemy, na ile dobrze ten wiek będzie przewidywany, jeżeli Państwo pamiętają tą formułkę, która się tam na chwilkę wyświetliła, prawda? Szczęśliwie SQL Server 2008 daje nam od razu interfejs czy narzędzia do oceny tych modeli. I ocena się generalnie dwie rzeczy. Ocenia się dokładność, czyli jak bardzo model się myli, i wiarygodność. To są dwie zupełnie różne cechy. Czym jest wiarygodność? Czas na interakcję z publicznością. No, to prawda, że to jest mało prawdopodobny wynik. Ale to można powiedzieć, że to jest błąd dokładności. Zamiast 7 wyszło 700. No, spory błąd dokładności, ale błąd dokładności. Mam jeszcze takie drobne gadżety do rozdania. Jeszcze nie wszystko rozdałem, więc może ktoś z Państwa się skusi. Jedno to wygląda na wizytownik, a drugie to nie wiem, bo zostało zalakowane i nie chciałem zepsuć pudełka. Dochód, no był pan chyba najbliżej, jeżeli dobrze rozumiem. Chodzi o to, że
Wiarygodny model to jest taki, który zwraca podobne wyniki dla różnych danych, również tych, których nie widział podczas treningu. OK? Czyli staje się modelem uniwersalnym. O to chodzi w tym całym data miningu. Świetnie, że mamy super dokładne wyniki, dopóki używamy tego samego zbioru, który jest naszym zbiorem treningowym. Ale chodzi de facto o to, żeby oceniać nowe przypadki. I teraz pojawia się właśnie wiarygodność. Modele mogą być bardzo dokładne i kompletnie niewiarygodne, albo odwrotnie. Jeżeli o to panu chodziło mniej więcej? Od tej zależy, zależą budżety. Okej, no i wreszcie mamy przydatność, ale to już jest... Słucham? Tak? Jednak. No to świetnie, że się doskonale rozumiemy. No i zostaje jeszcze przydatność, czyli jak taki model się sprawdza faktycznie w biznesie, to już się ocenia razem z jakimś ekspertem dziedzinowym, analitykiem biznesowym, bo bardzo często to, co wydobędziemy z danych, to są rzeczy dokładne i wiarygodne, ale trywialne. Tak? Coś, o czym biznes wiedział od dawna i teraz nie jest skłonny zapłacić nam za naszą pracę, tak? Chyba że powiemy mu jednak coś innego jeszcze, oprócz tego, co już wiedział. Dokładność i wiarygodność można poprawiać. Najważniejsze dla dokładności i poprawności jest właściwe przygotowanie danych. To jednak jest statystyka. Jak oglądamy, albo jesteśmy zmuszani do słuchania różnych sondaży, to zdajemy sobie sprawę, że można zmanipulować dane tak, że wyniki będą tak, jak chcieliśmy. To samo dotyczy data miningu. Jestem w stanie tak przygotować dane, żeby biznes był zadowolony. My nie będziemy przygotowywali danych. Oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji dwa narzędzia. Po pierwsze, możemy podpowiedzieć algorytmowi, jak ma działać, sparametryzować go. OK? I takie parametry dzielą się generalnie na dwie grupy. Pierwsze służą do wybierania danych, na przykład mamy za dużo różnych stanów jakiegoś przypadku. Telefon, numer telefonu jest bardzo zróżnicowany, tak? A drugi to jest taki, które są już specyficzne dla konkretnego algorytmu i mówią mu, buduj na przykład w inny sposób drzewa decyzyjne, albo inaczej dziel ludzi na segmenty, czy przypadki na segmenty. I to też się pojawi na slajdach. Wreszcie możemy zmienić to, co Państwu pokazywałem na początku. Zamienić dane ciągłe na dane dyskretne. Poddać je dyskretyzacji. Podzielić na przedziały, mówiąc bardziej po polsku. I to jest ważna technika, bo niektóre algorytmy, chociaż firma Microsoft w swojej dobroci pozwala nam używać generalnie bardzo różnych typów, i ciągłe, i dyskretne prawie z wszystkimi algorytmami, to są po prostu napisane tak, że lepiej działają dla danych dyskretnych, a inne z kolei dla danych ciągłych. Musimy to wiedzieć. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Oceniamy nasze modele. Na początku sprawdzimy, jak sobie radzą z przewidywaniem wieku. OK? Drzewa decyzyjne Microsoft Clustering. Jest takie coś, co się nazywa wykres podniesienia, a jak dane są ciągłe, to on wygląda następująco. Ta linia prosta to są dokładnie takie dane, jak mamy te testowe, które odłożyłem, te 30%. Gdyby te kropeczki leżały na tej linii, to znaczy, że algorytmy by się nie myliły nigdy. Im dalej taka kropeczka leży od takiej linii, tym gorzej dla algorytmu. OK? Bo znaczy, że faktyczny wiek był tam 80, tak, a algorytm przewidział 40. To w miarę intuicyjne do zinterpretowania, prawda? I na końcu jeszcze, że gdyby się okazało mało intuicyjne, to mamy jeszcze o takie podpowiedzi. Jaka jest wartość, powiedzmy, tych algorytmów, ich dokładność? I jak widać, wartość drzewa decyzyjnego jest generalnie zerowa. No? Równie dobrze moglibyśmy losować ten wiek. Mielibyśmy taką samą skuteczność. Czyli nie jest dobrze na razie. Sprawdźmy dla drugiego, czyli dla wykształcenia. Teraz jest już klasyczny wykres podniesienia. To nam cały czas pokazuje idealny model, nigdy się nie mylę. A to nam pokazuje, jak często się dany model myli. I tutaj się okazuje, że drzewa decyzyjne są całkiem niezłe. Natomiast clustering wypada tak jak clustering w predykcjach. Czyli słabo. Tak? Nie używa się tego algorytmu do predykcji po prostu. Są lepsze. Ponieważ to są dane dyskretne tym razem,
to powinniśmy jeszcze zrobić coś takiego, że sprawdzimy, jak sobie radzą z przewidywaniem konkretnych stanów. I teraz to jest losowe zgadywanie, to jest model idealny, nie mylący się nigdy, to są nasze klastry, a to jest drzewo decyzyjne. Dla każdego z tych stanów ten wykres może wyglądać troszkę inaczej. Algorytm może świetnie przewidywać, nie wiem, wyższe wykształcenie, a fatalnie magisterium. Czy jak się nazywa? Licencjat. Dziękuję. No dobrze, to już wiemy, że nie jest dobrze, jeżeli chodzi o wiek. Tak? Musimy coś zmienić. To ja bym zaczął od tego, że ponieważ to są drzewa decyzyjne, a ja już wiem, co jest dalej w tej prezentacji i wiem, co należałoby tutaj poprawić, to poddam te dane dyskretyzacji. Od teraz wiek się podzieli na przedziały. Młodzi, starsi, tak? Ponieważ zmieniłem coś w strukturze, to niestety muszę teraz na nowo to wszystko przetrenować. Wgrać na serwer, przetrenować na nowych danych. Jak Państwo widzą, to nie jest długi proces. To jest laptop, a nie serwer. Danych tam jest, nie wiem, kilkanaście tysięcy bodajże tych przypadków. A najwięcej trwa chyba wyświetlanie wyników. Czy najdłużej trwa wyświetlanie wyników. OK? I teraz jak sobie popatrzymy na to, co nas interesuje, czyli wiek właśnie. Znacznie lepiej, prawda? No, pomijając klastry, ja ich nie będę używał do predykcji. Ale drzewa decyzyjne teraz nagle z zera poszły mocno w górę, tak? Przepraszam bardzo, tak. Drzewa na ile liści wygenerowały model? Ile jest tych węzłów w tym drzewie? Liści ostatecznie. Możemy sobie to zobaczyć. Możemy to sobie zobaczyć tutaj. I rozwinę nawet ten temat w takim razie, skoro to... Zobaczmy sobie, jaki mamy poziom, powiedzmy, zagnieżdżenia. Mamy 7 poziomów. OK? Jest 7 poziomów tych drzew decyzyjnych. A ile jest takich węzłów, no to trzeba by je policzyć albo odczytać z modelu. Ale to jest słuszna uwaga. Bo teraz, skoro mamy używać tych drzew decyzyjnych do predykcji, to może lepiej by było, żeby tych liści, tych węzłów było więcej. Będą dokładniejsze, a nie? Pan tyle, że jest ryzyko, że przetrenuję ten model. Ja podejmę to ryzyko, żeby Państwu pokazać, jak się parametryzuje algorytmy. Rzeczywiście drzewa decyzyjne to jest taki algorytm, który trzeba troszeczkę ostrożnie, bo możemy doprowadzić do sytuacji, że drzewo zapamięta wszystkie przypadki, a nie znajdzie ogólnej reguły. Wtedy będzie bardzo dokładne i bardzo mało wiarygodne. Czyli robimy coś takiego, parametry naszego algorytmu i mamy taki algorytm, który się nazywa Complex Penalty, który nam mówi, jaki zysk musi być, żeby się pojawił nowy węzeł w drzewie. No ja go obniżę, czyli powiem sobie, pozwolę sobie na robienie właśnie takiego szerszego drzewa. Będzie tych węzłów znacznie więcej. OK. I teraz muszę już przetrenować tylko ten model jeden. Prawie gotowe. Trenujemy drzewa decyzyjne. I mamy... No, poczekajmy jeszcze chwilkę. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z SQL serwerem. Jak nie, to są fachowcy od SQL serwera na sali, więc... Okej, jakoś powinniśmy sobie poradzić z tym problemem technicznym. Idzie. Gotowe. No i jak sobie spojrzymy tutaj, to sprawdźmy dla wieku. No nie wiem, czy ta kreska idzie bliżej tego modelu idealnego? Prawdopodobnie tak. Prawda? Poprawiliśmy trochę dokładność. To można jeszcze sprawdzić w ten sposób, czyli po prostu zapytać model, jak często się myli. Ten wiek jest teraz podzielony na przedziały. Pamiętają Państwo, dyskretyzacja, ważna technika. I teraz widzimy, jakie były wartości przewidywane, a jakie były wartości faktyczne. A na przecięciu mamy informację o tym, jak często się trafiło algorytmowi, tak? Czyli taki matrix.
Natomiast jeżeli chodzi o ocenę dokładności, wiarygodności, przepraszam, to technika jest sprytna, ale bardzo prosta. Żeby ocenić wiarygodność modelu, to po prostu trzeba wziąć ten sam... Ja zrobię po prostu troszeczkę mniej, żeby było... Będą gorsze wyniki, ale będzie szybsze za to będą te wyniki. Zrobimy to dla odmiany, dla wykształcenia. Trzeba wziąć te dane i użyć ich do treningu kilku modeli identycznych. Przy czym każdy... Ja teraz podzieliłem dane na 5 podzbiorów. Pierwszy ten model walidacyjny jest trenowany na danych z podzbioru 1, 2, 3, 4. Piąty jest używany do oceny dokładności. Drugi model jest trenowany na danych 2, 3, 4, 5, a pierwszy podzbiór danych jest używany do oceny dokładności. I tak dalej. I potem porównuje się te dokładności i mamy co? Wiarygodność. Wiarygodność, która jest pokazywana w ten sposób, ile razy model na 1000 przypadków, proszę podzielić, zobaczcie, że one są mniej więcej równo podzielone, ile razy model się nie pomylił, a ile razy model się pomylił. OK? I teraz jest porównanie tych 5 wyników, te odchylenie standardowe im niższe, tym generalnie lepiej. OK? Tych testów jest oczywiście więcej, jest też na przykład pierwiastek kwadratowy z średniej sumy błędów. Jak ktoś z Państwa będzie chciał porozmawiać o statystyce, to tam w ramach przerwy, tak, tam z tej sekcji ekspertów chętnie porozmawiam. Na razie to zostawmy, tak jak jest. Uznajemy, że mamy inteligentne modele, dokładne i wiarygodne. Dobrze. To teraz możemy zacząć robić inteligentne aplikacje, co jest głównym tematem naszej sesji. Żeby aplikacja była inteligentna w tym sensie, to musi się połączyć jakoś z naszym modelem data miningowym. Model data miningowy jest reprezentowany przez ten prostokącik po prawej stronie. To jest nasza aplikacja kliencka. Jak to ze sobą spiąć? Tych aplikacji klienckich, które korzystają z tych modeli, jest już kilka. Management Studio, Bits, którego ja tam używałem, Excel z dodatkiem data miningowym, no i wreszcie nasze własne aplikacje, które przygotował Daniel. Do komunikacji używany jest protokół XMLA. To jest bazujący na XML-u język, tak? W którym można odpytywać data miningowe modele, czy generalnie Analysis Services. Jak ktoś z Państwa kiedykolwiek pisał aplikacje, które były klientami dla Analysis Services, to właśnie używał tego samego interfejsu. Data mining żyje w Analysis Services po prostu. Na szczęście nie musimy używać tego XAML-a. To jest transportowane przez TCP albo nawet przez HTTP czy HTTPS-a, bo możemy sobie zrobić taki bufor pośrednika w postaci Internet Information Services i wtedy mamy aplikację silnie rozproszoną, internetową. Prawda? Żeby nie pisać ręcznie tego XML-a, to mamy biblioteki. Standardowe biblioteki, mamy OLEDB. Jeżeli ktoś z Państwa ciągle używa Visual Basic'a niedodatkowego, to ma ADO, tylko że z dodatkiem MD, Multidimensional. Programuje się jak FADO, co Państwo za chwilę zobaczą, tylko że troszeczkę inne są metody. A jak ktoś już z Państwa używa platformy .NET-owej, no to mamy to samo, ale dla wersji .NET. Wreszcie mamy jedną bibliotekę, która jest biblioteką de facto administracyjną. Pozwala trenować modele, dodawać kolumny do struktur itd., itd. No to jak znamy już background, znamy architekturę naszej aplikacji, to możemy sobie rozwiązać pierwszy problem. Trzy takie problemy będziemy rozwiązywali. Pierwszy problem to jest kontrola poprawności danych. Co chcielibyśmy osiągnąć? Chcielibyśmy napisać program, który sprawdzi nam, czy dane, które ktoś wprowadził, albo czy dane, które płyną w jakimś workflowie, wszystko jedno, są spójne, są prawidłowe. To jest chyba sytuacja, którą musi rozwiązywać każdy programista, nie? Trzeba robić jakąś walidację danych wejściowych. Czy one pochodzą bezpośrednio od użytkownika, czy z jakichś źródeł, nie ma znaczenia. Tyle, że my chcemy sprawdzić dokładność tych poprawność tych danych za pomocą jednego warunku. Niezależnie od tego, ile tam będzie zmiennych atrybutów tego przypadku. Ile kolumn po prostu tam będzie. Jeden warunek, na którego wyjściu mamy OK, przypadek jest prawidłowy, albo nie OK, przypadek jest nietypowy. Co więcej, chcielibyśmy pozwolić użytkownikom tego programu sterowanie czułością tego progu, powiedzieć, dzisiaj przepuszczam dane, które mogą być częściowo niedokładne. Obniżam sobie ten próg.
Cały czas robi to użytkownik, czyli nie ingerujemy w kod programu. Jest to jedna nasza instrukcja warunkowa. Wreszcie, program ma być inteligentny, a inteligentny znaczy uczący się, w dużym skrócie. Czyli to nie jest tak, że chcemy zakodować jakieś reguły, które mówią, że jak wiek jest więcej niż 700, to już niedobrze. Nie znamy tych reguł. Program sam ma wiedzieć, co jest dobre, a co jest niedobre. Musi się nauczyć tego na danych. Co w ten sposób zyskujemy? Zyskujemy to, że jak się dane zmienią, statystycznie rzecz biorąc, to zmieni się też działanie programu. Coś, co na początku było nietypowe, po 3 latach nagle okazuje się typowe. Zmieniła się demograficzna struktura klientów albo typ produktów. Program na to zareaguje i znowu nic nie będziemy musieli w kodzie tego programu zmieniać. No i jeszcze, żeby to było bardziej efektywne, znaczy efektowne raczej tutaj dla Państwa, chcielibyśmy pokazać użytkownikowi, jak bardzo te dane są dokładne czy niedokładne. Co do tego użyjemy? Użyjemy Microsoft Clustering, czyli tego modelu, jednego z tych dwóch modeli, które widzieliśmy wcześniej, wyników tego modelu. Najpierw Państwu pokażę, jak działa taka aplikacja, a potem sobie omówimy, co tam zostało zrobione, żeby to właśnie w ten sposób działało. Prawie gotowe? Gotowe. Zaczynamy od tego miejsca dzisiaj, prawda? Sprawdzamy poprawność danych. I teraz, żeby to było łatwe do zwizualizowania, to mamy po prostu formularz do wprowadzania danych. Wprowadzamy jakieś dane i oceniamy, czy ktoś nie oszukiwał. OK? No to zaczynamy, tak jak zaczynaliśmy zawsze. Wiek, lat 37. Liczba dzieci 0. Odległość do pracy nieważne. Państwo Stany Zjednoczone. Wykształcenie wyższe. Mężczyzna. Mężczyzna. Brak domu. Brak żony. Trzy samochody. No możliwe. Profesjonal, no i oczywiście Ameryka Północna, prawda? No i jakieś 65 tysięcy rocznie. Próg czułości 15%. Sprawdzamy. Są. Są. Nie, nad 73, ja mówię 37. Są błędy. I widzę nawet teraz, że są, bo model mi powiedział, że szansa, że te dane są prawidłowe, wynosi na około 0,0%, nie? OK? No to co? Powinienem poprawić te błędy. Daniel tak przygotował tą aplikację, że dodatkowo mamy przybliżone informacje o tym, na ile prawidłowa jest wartość każdego atrybutu, a ta wartość, która jest najmniej prawdopodobna, to tylko nam zaznaczył. Taki miły był. No to faktycznie tutaj miały być Stany Zjednoczone. Poprawiamy. Niewiele się poprawiło. To jeszcze raz. No tak, rzeczywiście czeski błąd. OK? No to jeszcze raz. Ciągle niedobrze. Ciągle mało. I teraz tak. Te zależności między danymi są bardziej złożone. To nie jest tak, że jeżeli tutaj jest 37 zaznaczone na 0, to znaczy, że ja muszę zmieniać tą wartość. To może niestety być tak, że gdzieś indziej jest błąd. OK? Sprawdźmy to. Weźmy sobie coś, co ma wyraźnie wyższe teraz prawdopodobieństwo. 2 samochody. I ciągle nie działa. Zaczynam się martwić. Spróbuj. No to zmieńmy jeszcze. Co jeszcze zmienimy? Zróbmy z niego urzędnika. Spróbujemy go za chwilę ożenić. Ciągle nic. A na dole? 6500, tak? A, 6500.
Rzeczywiście, to jest roczny dochód w dolarach, w Ameryce nawet urzędnicy powinni zarabiać więcej. No już troszkę drgnęło, nie? Nie, że idziemy w dobrą stronę. No to teraz jeszcze zabiegamy mu jedno dziecko. Lepiej. I pozwolimy mu skończyć co? Licencjat? Znacznie lepiej, tak? Ok? Teraz typowość tego przypadku mniej więcej jest taka. Ponieważ próg zostawiłem tak nisko, no to teraz generalnie znaczy, że jako użytkownik tej aplikacji powinienem wprowadzić te dane do systemu. Mogę ten próg przenieść jeszcze do góry i jest szansa, że aplikacja mi podpowie, z czym jeszcze powinienem pracować. Jednak nie urzędnik. Może zawodowiec. Ok? Działa. Jak widać, sprawdzamy wszystkie możliwe kombinacje i do tego sprawdzenia wszystkich możliwych kombinacji używamy, tak jak zapowiedziałem, jednej instrukcji warunkowej. Jednej instrukcji warunkowej, która na przykład sprawdza nam, to jest tak napisana aplikacja, żeby była rzeczywiście warstwowa, żeby było wyraźnie powiedziane, gdzie jest logika, gdzie jest interfejs, stąd tutaj sobie musimy zrobić coś takiego. O, troszeczkę więcej miejsca. I teraz dochodzimy do części, która jest najważniejsza w tej aplikacji klienckiej. Ta aplikacja kliencka łączy się z Analyzer Services. OK? Tam jest connection po prostu zaszyty. Otwiera te połączenie i wykonuje coś, co się nazywa zapytaniem predykcyjnym. Zapytanie predykcyjne wygląda bardzo podobnie do tego, co koledzy rano pokazywali. Tak? Jest select, musi być from, tylko że zupełnie inaczej wygląda klauzula, gdzie łączymy te dane. Ta klauzula nazywa się złączeniem predykcyjnym, bo w bazach danych generalnie informacje z dwóch tabel, czy z wielu tabel łączymy na podstawie kluczy. Teraz nie możemy użyć kluczy do łączenia. Przecież to są nowe przypadki. Tam nie ma żadnego klucza, a już na pewno takiego, który pasowałby do klucza, który jest w bazie treningowych przypadków. Czyli po czym łączymy? Po atrybutach. OK? Czyli parujemy wiek z wiekiem, wykształcenie z wykształceniem. Tak sobie to proszę wyobrazić. Przekazujemy te parametry, które tam zostały podane. No i odczytujemy prawdopodobieństwo, że ten przypadek trafił do jakiegoś segmentu. Pamiętamy, że algorytm, który jest pod tym, to jest Microsoft Clustering, prawda? Coś, co segmentuje dane. Jak coś trafi do jakiegoś segmentu, czyli klastra, to prawdopodobnie przypomina inne rzeczy, inne przypadki, które też do tego segmentu klastra trafiły. Jak nie trafiło do żadnego klastra, znaczy, że jest innym niż dane, które widział algorytm podczas treningu. Cała magia. OK? No i tam potem jest jeszcze parę rzeczy dodatkowych. Co robią te rzeczy dodatkowe? Najprościej będzie mi pokazać na slajdach. Czyli część opisowa. Musimy się połączyć do naszej inteligencji, do naszego modelu data miningowego. Do tego używamy zwykłego connection. Potem mamy command po to, żeby zbudować zapytanie predykcyjne. Zapytanie predykcyjne zwraca nam dataset. I pracujemy z tym datasetem tak jak z każdym innym z danymi tabelarycznymi, które mamy w aplikacjach klienckich. Tak? W szczególności możemy sobie enumerować, przechodzić przez poszczególne wiersze, odczytywać te wiersze i coś z nimi dalej, tymi wierszami robić. Tyle, że nasza aplikacja nie tylko ocenia, na ile ten przypadek jest typowym przypadkiem, ale dodatkowo sprawdza, na ile dokładne, na ile wiarygodne są wartości poszczególnych atrybutów. Widzieliśmy, że jeden na żółto się podświetlał, nie? Że tam były te procentowe rzeczy przy wieku i przy innych atrybutach. Czyli musimy troszeczkę skomplikować to nasze zadanie. Musimy też sprawdzić, jaka jest szansa, że ta wartość atrybutu jest typową wartością atrybutu. Po to była ta enumeracja w tym rekordsecie, w tym datasecie de facto. I dla danych dyskretnych to jest banalnie proste. Musimy tylko sprawdzić, na ile, jakie jest, mogę to Państwu potem pokazać nawet w kodzie DMX-owym, pokażę.
Przełączymy się jeszcze raz do naszego starego Visual Studio. I mamy... O! Eleganckie zapytanie, prawda? Eleganckie zapytanie, które nam mówi. Predict case likelihood. Jaka jest szansa, że ten... Jaka jest szansa, że ten przypadek jest typowym przypadkiem? A potem oceniam prawdopodobieństwo dla poszczególnych atrybutów. Jak to robię? Biorę wartość, którą ktoś wpisał. To jest dla celów demonstracyjnych, więc są wartości wpisane przeze mnie na stałe, prawda? W aplikacji to jest to, co ktoś wprowadził do formularza. I sprawdzam, na ile, dzielę prawdopodobieństwo tego stanu przez prawdopodobieństwo stanu, który jest najbardziej prawdopodobny, jakby, który przewidział model dla tego przypadku. Z wartościami ciągłymi tak się zrobić nie da, bo wartości ciągłe nie mają stanów. Stąd potrzebna nam jest troszeczkę wyższa matematyka, podstawy statystyki de facto, zaimplementowane przez nas w Analysis Services jako biblioteka .NET-owa, która tam jest zarejestrowana i którą tutaj właśnie wywołujemy. Ok? A w tej bibliotece .NET-owej wszystko, co jest, to jest właśnie to. Bo dla danych ciągłych musimy oszacować coś, co się nazywa prawdopodobieństwem dystrybucji. I znowu statystykę zostawiamy sobie na wyjaśnienia dla zainteresowanych. Ważne jest dla nas to, że prawdopodobieństwo dystrybucji jest porównywalne z prawdopodobieństwem, że taka wartość będzie faktycznie przewidziana przez model. Dużo skomplikowana matematyka, tak naprawdę nie jest. Okej, to teraz skąd się wzięła ta inteligencja w naszej aplikacji? Czyli jak działa Microsoft Clustering? A więc, musimy podzielić dane na jakieś segmenty. To się dzieje heurystycznie, czyli mówimy mu, chcę to podzielić na 10 segmentów. Strzelamy, bo tak naprawdę nie wiemy, ile byłoby najlepiej, niestety. Początkowo przypadki trafiają do tych segmentów zupełnie losowo. Ok? A potem algorytm przenosi przypadki pomiędzy segmentami, tak żeby tworzyć jak najbardziej homogeniczne segmenty, klastry, jak najbardziej spójne. Może wyglądać skomplikowanie, ale powinienem to mieć też na rysunku, który zaraz sobie pokażemy. Tyle, że pojawia się problem, jak ocenić, na ile przypadek pasuje do klastra, do segmentu. I tutaj trafiamy do tego, że Microsoft Clustering działa w dwóch trybach. Pierwsza nazywa się K-means, czyli K średnich, gdzie jak na kartce, jakbyśmy sobie mieli układ współrzędnych i postawiliśmy sobie jakiś punkt, to moglibyśmy odliczyć odległość punktu od środka jakiejś figury, no jak to liczy równania trójkąta, prawda? Dokładnie tak to działa, tylko że tutaj współrzędnymi są na przykład wiek, wykształcenie, odległość od pracy, a nie x, y. Cała różnica. O, wiedziałem, że jest to gdzieś na grafice. Czyli mamy na porządku pseudolosowy układ danych, jakieś, tutaj akurat mamy dwa segmenty, które nam zaproponował algorytm. Później dzieje się coś takiego, że te segmenty się przesuwają tak, żeby ich środek był jak najbardziej centralnie właśnie umieszczony. Efektem tego przesunięcia będzie pewnie to, że niektóre przypadki zmienią przynależność do segmentu, ok? Nic nas to nie przeszkadza, bo powtórzymy ten proces. I ten proces będziemy powtarzali tak długo, aż w końcu przypadki przestaną zmieniać przynależność do segmentów. Drugi sposób, i to jest ten sposób, którego ja używałem, bo jest domyślny dla Microsoft Clustering, to jest metoda modelowania, technika modelowania statystycznego, która się nazywa Expectation Maximization. No i generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby tutaj znaleźć współczynniki, tak? Czyli powiedzmy parametry modelu, tak żeby te segmenty były jak najbardziej ścisłe. Jak już mamy segmenty, to pozostaje nam za pomocą wbudowanej w Analysis Services funkcji Predict Case Likelihood sprawdzić, czy przypadek trafił do któregoś z nich. Koniec. Drugie zadanie. Drugie zadanie to jest uzupełnienie brakujących danych. Czyli predykcja w takim najbardziej ścisłym słowa tego znaczeniu. Czyli mamy zbiory danych wejściowych i jak to się zwykle dzieje, te zbiory są niekompletne. Ktoś zapomniał wpisać wieku, ktoś inny zapomniał wpisać wykształcenia. Takie braki danych są bardzo bolesne dla systemów, które automatycznie te dane potem przetwarzają.
Coś trzeba z tymi brakami zrobić. Albo cały przypadek wyeliminować. Żeby nam nie zaburzał jakby informacji ukrytych w innych przypadkach. Wyeliminowanie przypadku jest najprostsze, ale to nie o to chodzi. Przypuśćmy, Daniel pracuje w firmie, która weryfikuje CV-ki. Nie, jak Państwo nie wiedzą, to CV-ki są weryfikowane. I zresztą większość z nich okazuje się być fantazjowana, lekko tak ubarwiana. Czyli gdybyśmy złożyli jakąś taką aplikację, tak, opisali swój życiorys, dorobek zawodowy i zapomnieli o ważnych rzeczach, jak na przykład wiek, to teraz, żeby automatycznie ocenić, czy ta nasza CV-ka jest prawdziwa, czy nie, czy nakłamaliśmy tam, czy nie, coś z tym wiekiem trzeba zrobić. Nie możemy tam wpisać wartości 0, bo nam wyniki będą też nieprawidłowe. Jak wpiszemy tam 100, to z kolei pracy nie dostaniemy, nie? Jak nam wyrzuci przypadek z modelowania, to już na pewno nie dostaniemy pracy. Trzeba tam wstawić statystycznie najlepszą wartość. Ok? Skąd tą statystycznie najlepszą wartość wziąć? No właśnie zapytać drzewa decyzyjne. Zobaczmy drugi przykład. I teraz. Bardzo podobny formularz, tyle że teraz nie podamy sobie wieku i wykształcenia, bo to są te dwie rzeczy, które drzewa decyzyjne miały mieć po prawej stronie równania. I wpisujemy sobie dwójkę dzieci, tam kawałek do pracy mamy, Stany Zjednoczone, może kobieta tym razem, właścicielka domu, żonata, dwa samochody, mężatka, przepraszam. No to co, dalej jedziemy. Management, Ameryka Północna i dla odmiany 70 tysięcy. Ale ładnie, wszędzie 50%. Okazuje się, że ta kobieta prawdopodobnie ma 52 lata, ok? I że dyplomuje się licencjatem. Gdyby się okazało, że tych dzieci ma że nie ma dzieci, to model oceniłby, że wiek tej kobiety to jest około 31 lat, tak? W dodatku mamy taką podpowiedź, na ile dokładna jest ta predykcja. Okej? No to możemy sobie jeszcze spróbować zrobić, nie, może nie management, weźmy sobie urzędnika. O, częściowe liceum. Da to dużo dokładniejszy wynik. Okay? Czyli jesteśmy w stanie uzupełniać brakujące dane automatycznie, tak żeby nie zniszczyć tej informacji, którą mamy. Nie wprowadzamy żadnej nowej informacji, no bo cudów nie ma, ale przynajmniej tą informację, którą mamy, nie zaburzamy statystycznie. No to jak Państwo, pewnie Państwo się już spodziewają, jak ten formularz działa, prawda? Ten formularz tutaj jest. Jak klikam submit, to znowu biorę sobie, łączę się ze SQL serwerem, z Analysis Services i wykonuję zapytanie predykcyjne. Tym razem prostsze, bo chcę po prostu przewidzieć, jaki będzie wiek, a druga rzecz, chciałbym dowiedzieć się, na ile dokładna jest ta predykcja. To są dwie wbudowane funkcje Analysis Services. No a dalej jest Natural Prediction Join, o którym krótko sobie już mówiliśmy. I reszta to jest techniczne kwestie, o których opowiadał Państwu Daniel, bo ja się na tym nie znam. Okej. Okay. Co ja mogę Państwu powiedzieć, to jak działała ta drzewa decyzyjne, jak działała ta inteligencja w tym przypadku. Początek jest identyczny, musimy się połączyć z Analysis Services, zbudować zapytanie predykcyjne, czyli zbudować connection, potem zbudować command, przekazać parametry, odczytać wyniki i wyświetlić te wyniki w tym przypadku w tej kontrolce plus tym wizualizatorze DevExpressa. Gotowe. A jak działa część inteligentna? No mamy drzewo decyzyjne. Drzewo decyzyjne to jest algorytm, który dzieli rekurencyjnie dane na podzbiory. To są te węzły albo te liście, jakbyśmy ich nie nazywali. Przy czym
KNIF polega na tym, jak podzielić te drzewo na te podzbiory, jak je zbudować, prawda? Microsoftowa implementacja jest na tyle ciekawa, że możemy używać danych ciągłych i to zarówno po lewej, jak i po prawej stronie równania, co widzieliśmy. Przy czym, jeżeli to są dane ciągłe, to drzewo automatycznie je po prostu podda dyskretyzacji. Musi tak być. Taki jest sposób działania. Może inaczej spróbuję się zapytać Państwa. Nie wiem, czy Państwo widzą w miarę dokładnie ten wykres. Zostaje mi jeszcze długopisy do rozdania. Czyli zrobię większe, żeby było uczciwiej. Aha. Tylko, że nie ten wykres. Ten. To są informacje o tym, jak wygląda dystrybucja, czy rozkład wartości kilku atrybutów. Inteligencja, czy IQ, tak? Czy rodzice zachęcali, czy nie, jakie były zarobki w rodzinie i jaka jest płeć dziecka. I jak się to rozkłada w zależności od tego, czy dziecko decyduje się iść na studia, czy nie. Pytanie do Państwa. Patrząc na tą wizualizację, jak się powinno podzielić drzewo decyzyjne? Pierwszy podział drzewa decyzyjnego powinien być na atrybucie, który podział będzie najlepszy? Górny prawy. Kto Państwa to powiedział jako pierwszy? Czyli mamy gifcik, prawda? Dlaczego? Bo dzięki temu będziemy mieli największy zysk, ok? Podział będzie najczystszy jakby. No i to jest sposób działania drzew decyzyjnych zwizualizowany. No, ten inny sposób wizualizacji, to tutaj mamy po prawej stronie drzewo decyzyjne, a po lewej stronie reguły. Dokładnie ta sama informacja, tylko inaczej pokazana. Drzewa decyzyjne to jest po prostu zbiór reguł. Zbiór reguł, które w tym przypadku mówią mi, czy to będzie x, czy 0. Jak coś jest w tym lewym dolnym rogu, to będzie to 0. Jest tam taka reguła, prawda? No i dzięki temu, że mamy tak właśnie zbudowane drzewa decyzyjne, możemy automatycznie uzupełniać dane dyskretne. Dla danych ciągłych używalibyśmy innego algorytmu, prawdopodobnie sieci neuronowych. Ostatnia rzecz, którą Państwu chcę pokazać, to jest tak naprawdę czymś, czym Daniel się chciał najbardziej pochwalić. Daniel zrobił aplikację, która ma adaptacyjny interfejs. Może Państwo znają jakąś taką aplikację, gdzie interfejs się ma dostosowywać do użytkownika. Cały nowy Office, dwa nowe Office od 2007, prawda? Mamy tam wstążkę, która nam inteligentnie podpowiada, co chcemy zrobić. No to myśmy poszli krok dalej. Mamy aplikację, która podpowiada nie statystycznemu użytkownikowi, co zrobić, tylko podpowiada konkretnemu użytkownikowi, co on zrobi. Pomysł na aplikację wziął się stąd, że podczas studiów pracowałem przy projektowaniu takich sieci różnych, najróżniejszych. Generalnie zajmowałem się tworzeniem dokumentacji. Z tego co pamiętam, całymi dniami powtarzałem cały czas te same operacje w tym programie. Bardzo rozwijająca praca. Ma się dużo czasu na zastanowienie i rozmyślanie. Skoro ja robię ciągle to samo, to czemu program tego nie robi za mnie? Ja tylko powiem, jak zacząć, a on sobie już potem poleci, prawda? No i taki właśnie program zrobiliśmy. Tyle, że musimy zbudować najpierw część inteligentną do tego programu. Ta część inteligentna, no to jak wiadomo, że to będzie model eksploracji danych, ale tym razem użyjemy innego algorytmu. Użyjemy klastrowania sekwencyjnego. Dlaczego? Bo program ma się nauczyć kolejności operacji, którą wykonuje użytkownik, i na tej podstawie sam podpowiadać. Skoro zrobiłeś A i B, to teraz zrobisz C i D. OK? Właściwie mógłby sam robić C i D, ale tak daleko nie poszliśmy w tym programie jeszcze. No to bierzemy sobie naszą sekwencję. Sekwencja i to, co... Tutaj muszą być zagnieżdżone tabele, w ten szczegóły też się na razie nie będziemy wdawali. Ważne jest dla nas to, że mamy historię użycia programu. My ją zresztą za chwilę będę z Państwem tworzył, bo ten program działa w dwie strony. Jest tylko pasywnym klientem, ale również trenuje modele. No ale od czegoś trzeba zacząć. Wszystko jest dobrze. Mogę kliknąć Next. Tym razem nie będę sprawdzał.
tego modelu. I tutaj napiszemy sobie. OK. Mamy model. Wiemy już, żeby modelu można go było używać, to trzeba go przetrenować. Trenujemy nasz model. Sukces. OK. I teraz pokażę Państwu tylko jedną rzecz, żeby Państwu potem było łatwiej zrozumieć, znaczy zauważyć zasady działania naszego programu. Pokażę Państwu macierz przejścia stanów. Brzmi groźnie, ale sprowadza się do tego, że dla tych danych, które tam były w bazie, okay, jak ktoś robił H, to potem robił I z prawdopodobieństwem 100%, a jak zrobił I, to kończył. Jak robił B, to robił potem C. Jak robił E, to kończył. Tych zależności, tych przejść stanów jest oczywiście więcej, ale pozostałe są słabsze. Na przykład jak ktoś robił A, to potem albo naciskał F przycisk, albo G, przy czym G częściej niż F. Widzimy ideę, prawda? Możemy wrócić do naszej aplikacji. Super inteligentna wstążka. I teraz jesteśmy w trybie uczenia. Czyli wykonuję swoją codzienną pracę. J, G, D, C. Zatwierdzam. J, G, D, C. Zatwierdzam. J, G... Ile czasu nam zostało, proszę powiedzieć? Zatwierdzam. J, G, D. Zatwierdzam. I przełączam się teraz w tryb działania. Popracowałem jeden dzień. Nie? No za mało jeszcze tego zrobiłem. Program mi podpowiada, że jeżeli zaczynam i nic jeszcze nie zrobiłem wcześniej, czyli pierwsza pozycja w sekwencji, to wygląda na klawisz C dla niego. Tak? Z prawdopodobieństwem 50%. Ale ja powiem nie, ja bym się jednak upierał przy J. A jak J, to następne będzie G. A potem pewnie D. Tak? I widać, że G już jest gotowe do naciśnięcia, tak? A D jest już większe przynajmniej, też prawie gotowe do naciśnięcia. Czyli mogłoby się samo naciskać, tak? Wyobrażamy sobie, że to już nie jest żaden kłopot. Oczywiście mogę popsuć, mogę zrobić F. I teraz się okazuje, że o, jak F, to prawdopodobnie F już zostanie na zawsze. Z czego się to bierze? Mogę wyczyszczę może to znaczy ponaciskałem i zaczniemy od E dla odmiany. Jak E, to B. Oj, widzę, że jak B, to już koniec. Też nie najlepiej trafiłem. Bierze się to stąd, że tych danych jest bardzo mało. Ja tego programu używałem króciutko, żeby go trenować. Tak? Ta inteligencja jest taka raczkująca dopiero. Ale widać, mam nadzieję, potencjał. Jak D, to zrobię C i D. A, i teraz okazuje się, że już zawsze będę robił C i D. Już było prawie dobrze. A, wreszcie. Bo program nasz nie tylko sprawdza, które klawisze będziemy dalej naciskali, ale sprawdza też, czy to nie jest już ostatni klawisz. Czy już nie kończymy w tym momencie sekwencji. OK? I jak kończymy, no to nam zaznacza ten przycisk. Dobrze. Zostało nam mniej więcej 5 minut. To powiemy sobie, jak ten program działa. No cała magia jest tutaj ukryta w dwóch przyciskach. W przycisku Train robimy coś takiego, że model, który już jest w Analyzer Services, zostaje wyczyszczony. Nie można inkrementacyjnie trenować modeli. A potem przetrenowany na nowo. Co sprowadza się do tego, że wykonujemy instrukcję insert. OK? Czyli nasz program sobie zapamiętuje, co ja tam klikałem, CDG, i potem te wszystkie sekwencje wrzuca do modelu właśnie w tym momencie. Czyli model jest na nowo przetrenowany, zdobył nową inteligencję, nauczył się mnie, moich zachowań. No i to właściwie tutaj tyle, co on zrobił. A potem, jak klikamy sobie send,
O, pobierzemy sobie przycisk, który powinien zostać naciśnięty jako następny, już w tym drugim trybie. Go to definition. I pojawia się nam znana już z poprzednich prezentacji, tak, przykładów, struktura zapytania predykcyjnego. Tyle, że tym razem jest troszeczkę bardziej skomplikowana, co wynika z tego, że mamy osobno sekwencje, a osobno pozycje w sekwencjach, dwie tabele, czyli mamy hierarchiczne dane, a musimy je przedstawić jako dataset, płaskie coś. Stąd taka rozbudowana składnia, którą też chętnie Państwu wyjaśnię, jak inne szczegóły języka Data Mining Extension podczas przerw albo w sekcji AT. Ale sama idea jest, jak Państwo widzą, dokładnie taka sama. Przyjrzyjmy się temu troszeczkę dokładniej na koniec. Czyli początek już znamy, trzeba nawiązać połączenie. Tyle, że tym razem łączymy się z repozytorium sekwencji, z bazą relacyjną po prostu. Tak nam było najprościej. Ten program mógł sobie zapisywać, nie wiem, w XML-u czy gdziekolwiek. Wprowadza te sekwencje do bazy relacyjnej. Zapisuje. Potem, podczas jak klikam przycisk Trenuj, łączymy się z Analysis Services i usuwamy to, co jest w strukturze. Delete, jak widać, usuwa dane ze struktury. Potem wprowadzam nowe dane. Skąd? Z tej bazy relacyjnej, gdzie program je zapisał. Jak widać, Insert trenuje model. No i na końcu zostaje nam już wreszcie wykonać zapytanie predykcyjne. Zapytanie predykcyjne, które tym razem pytam o pozycję, czyli numer w sekwencji, jaki przycisk ktoś nacisnął, z jakim prawdopodobieństwem ten przycisk został naciśnięty, czy będzie naciśnięty i wreszcie dodatkowo, jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest ostatni przycisk w sekwencji. OK? Wywołuję funkcję predict probability dwoma parametrami. Przyciskiem, który tam jest, ten, co już go nacisnąłem, a następnym mówię mu null. Proszę go, oceń, jaka jest szansa, że na tym skończę. Tak się to dzieje na pierwszej pozycji w sekwencji, a ponieważ możemy mieć sekwencje wielopozycyjne, to potem trzeba to samo zrobić, tylko że trzeba uwzględnić nie tylko pierwszy naciśnięty już przycisk, ale również drugi naciśnięty już przycisk, co sprowadza się do tego, że trzeba dynamicznie zbudować zapytanie predykcyjne, a konkretnie jego klauzulę prediction join. I to jest ten fragment kodu, który nam sobie dodaje unionem kolejne wartości, które ktoś już wpisał w programie. No i na końcu dlaczego to działa? Microsoft Sequence Clustering to jest połączenie segmentacji, którą już mniej więcej znamy, z analizą sekwencyjną właśnie. Jak analiza sekwencyjna, to jest taka koncepcja, która się nazywa łańcuchem Markowa. Łańcuch Markowa to jest takie coś, co pozwala przewidzieć kolejną pozycję na podstawie wcześniejszych pozycji. W naszym przypadku wcześniejszej pozycji P1, tylko raz się cofamy do tyłu. OK? Czyli... O, gorzej widać. Ale to ja Państwu opowiem. Czyli tworzymy segmenty, klastry, ale tym razem nie przypisujemy przypadku do segmentu na podstawie tego, jaka jest kombinacja wieku, wykształcenia, tylko jakie jest prawdopodobieństwo, że po A będzie B, albo że po D będzie J. OK? To jest ta właśnie macierz przejścia, którą Państwu pokazywałem. Czyli segmentacja działa tak, jak wiemy, tylko że mechanizm wyboru przypadków do segmentu jest zupełnie inny. Jest po prostu prawdopodobieństwem zmiany stanu. Dla każdego takiego segmentu obliczany jest nowy łańcuch Markowa. To są już szczegóły techniczne, które sobie myślę podarujemy, bo widzieliśmy, że szczęśliwie to działa. I w ten sposób zostają nam 2 minuty na pytania i odpowiedzi. Jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, to proszę, znajdę może jeszcze jakiś upominek w formie gadżetu, tak. Czy nie lepszym byłoby zastosowanie tej ostatniej aplikacji, tak żeby ona automatycznie się uczył i podpowiadał w jakim momencie? Tak, zbierał informacje przy okazji o tym, co robimy, jeżeli ktoś jest niezgodny z takim założonym typem, zbiera te informacje, ale jednocześnie też podpowiadał, żeby robił to mniej więcej w tym samym czasie. Tak by było fajnie, ale jest problem, o którym mówiliśmy już wcześniej.
Za każdym razem, jak się przełączam w tryb podpowiadania, to usuwam dane z modelu i trenuję model na nowo. OK? Jeżeli to by, jeżeli się, czyli gdybym to robił przy każdym naciśnięciu klawisza, to użytkownik widziałby widoczne opóźnienie w tych naciśnięciach tego klawisza. Nie mogę ciągle trenować tego modelu. Muszę jednak mieć taki, taką sytuację jak u siebie teraz. Zbierać na informacje, dopiero potem tylko trenować. Tak, żeby na początku tylko zbierać same informacje. To tak jest właśnie. On zbiera, póki nie kliknę tam trenuj, przełącz się. I potem już tylko podpowiada z kolei. Ale można też zrobić tak, że w trybie podpowiadania dalej zbiera informacje. Jasne, żaden kłopot. Po prostu trzeba dalej odkładać te dane do tych tabelek. Jasne, że tak. Okej, okay, mamy kolejną optymalizację architektury. Możemy mieć dwa modele. Jeden gotowy, drugi powstający. No dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przerwę. Ja jeszcze poproszę o pozostanie chwileczkę na miejscu, dobrze? Po chwilkę. No i zapraszam Państwa po te wszystkie rzeczy, które udało mi się rozdać. No, to wiemy, że tam, prawda, panowie, którzy przyjechali z daleka, tutaj panowie, którzy zebrali udział w dyskusji, no, myślę, że każdy pamięta, tak? Zapraszam. Przerwę będziemy mieli godzinną, tam już jakiś mały lunch się pojawił. W przerwie o godzinie, dokładnie za 11 minut, zapraszamy na sesję Intune. Ona będzie trwała mniej więcej pół godziny. Ale zanim jeszcze pójdziecie Państwo na przerwę, mam pytanie, czy ktoś z Państwa lubi się bawić kostkami? Jeśli tak, to ręka w górę, kto lubi? Ja. No od Ciebie zacznijmy. To ja zapraszam każdego z Państwa do mnie, to jest taki mikołajkowy prezent, czyli kostka.